sobie wyścigów trochę tych nowych porobię, bo mam ich nieporobionych dużo i no zobaczymy jak mi będzie szło. Zrobię sobie tą Porsche GT4. To jest najniższy poziom trudności, bo... O, Huracana widzę. Co mi się... Co? Ja to tak zatrzymuję tutaj? Taka pojedyncza... Pojedynczy słupek. Nieźle. No, jedziemy sobie w drużynie. Chciałbym sobie Huracana kupić. Nie wiem, czy go mam nawet kupionego. Teraz mam Porsche. Mogłem wziąć motor. Czekaj, można jeszcze kamerę. Wo, się rozbije. Dobra. O, właśnie oddaloną kamerę chciałem. O, teraz nawet zredukowałem gaz. Ford GT, nie, Ferrari F40. Proszę bardzo. Może Passata? Tu nie ma Passata. Nie ma takich fantastycznych, egzotycznych samochodów jak Passat. Co ty człowieku? Oszalałeś? No tak. Wow! Teraz jadę tu w ekipie, widzicie tam z przodu ziomek prowadzi, nie da rady go dogonić. Czy wolę Forza Horizon czy The Crew? Zdecydowanie The Crew. Nie no, wolę oczywiście Forzę, bo tutaj no mimo, że mamy trochę więcej możliwości, to jednak bardziej preferuję to, że w Fordzie mamy no taki bardziej symulacyjny sposób prowadzenia aut. Tutaj to jest taka, wiesz, no bardzo, bardzo zręcznościowo. Ale można pograć, trzeba się tylko przyzwyczaić. Pamiętam jak żeśmy grali razem w Grida 2, bo też był wcześniej dostępny na... Co on tam był dostępny? Za darmo chyba, nie? Można było sobie go odebrać. Żeśmy sobie go odpalili, grali razem i pamiętam, że ja i Don Viper, jak się przesiedliśmy, potem rozmawialiśmy na temat różnicy w ogóle po przesiadce z Grida na Fordze. Różnica w prowadzeniu to jest kolosalna, naprawdę. W Fordzie nie dało się już w ogóle jeździć, trzeba było się przyzwyczaić na nowo. A tutaj to skręcasz w lewo, to samochód skręca w lewo, skręcasz w prawo, to skręca w prawo. Możesz grać na klawiaturze, możesz hamować na zakrętach, z każdego zakrętu wychodzisz naciskając nitro i w zasadzie cała gra, nie? Kojarzycie tą grę Forza Street? Tam to trzeba było tylko sobie nitro dodawać, żeby jechać, nie? Tak w odpowiednim momencie hamować i nitro dodawać. No to tutaj jest podobnie, tylko dodatkowo musisz skręcać. No i nie masz autogazu. Grid 2 to była jazda, no dokładnie. Trochę zbyt hardkorowa. Tamte wyścigi na zamkniętych trasach. Możecie sobie zobaczyć jeszcze film właśnie z tych rozgrywek. To było śmiesznie. Dojechaliśmy, pierwsze miejsce. No tutaj będzie łatwo teraz jeździć, bo to są jakieś nowe dla mnie wyścigi, których nie robiłem. I może uda się dozbierać na Bugatti Depo kiedyś, nie? Niewiele mi chyba brakuje, bo ono kosztuje 2 miliony nieco ponad, to Bugatti Depo, i trzeba by było je sobie kupić, zobaczyć. Czy pojadę do strefy 51? Możemy to później sprawdzić. Najpierw bym chciał sobie te porobić wyścigi, których jeszcze nie porobiłem. Patrzcie, tutaj jakieś wyścigi z Hyper się pojawiły nowe, bo ja tu chyba wszystko miałem na 100%. Takie mam wrażenie. I tu mamy następny wyścig jakiś. Może wezmę inną furkę, jakąś słabszą, żeby było konkurencyjnie. Czekaj, zmiana auta. No, zmienię się auto. Okej, przełącz auto. Pyk. I może zobaczymy sobie tego motocykla, bo jego tam troszeczkę przerobiłem. Myślicie, że będzie śmigał? Ty, jakie on ma lusterka śmieszne, takie po boku wystające. Ponoć seria Grid powraca, będzie nowy Grid. Tak jakby remasterowany będzie stary, nie? Bardziej niż będzie nowy Grid, że nowy. Ja sobie teraz Nakeda wziąłem. Będziemy znowu motocyklem w zimie śmigać. A co? Trzeba cały czas czymś nowym, nie?
Tutaj zobaczcie, mamy przy rękach rajdowca naszego mamy lusterka, śmieszne takie wystające po boku, nie? Te biegi mi się już skończyły, 300 km na godzinę i koniec. Jak on w ogóle tu skręca? Kurde, jak on się tak pochyla? Motocyklem, nie? To jest jakiś kosmos. Nawet jakoś tam super mocno nie muszę hamować przed tym zakrętem. A on się dosłownie kładzie, tak jakby szosa była totalnie sucha na wiosnę. Co? Całkiem niezłe to moto. Wyścig jest dosyć długi, jak widzę. Raczej surdychadzi. No, jest to takie mocno naciągane. No ale no mówię, to jest gra arcade'owa, więc tutaj się po prostu bawimy. Ale jeszcze brakuje, żebyśmy mogli tutaj łódką się ścigać, nie? Łódka kontra samochody, motocykle. Fizyka w dekru tego nie ogarnia. No tak. Ale tam można się pobawić. Strasznie lubię właśnie pływać łodzią, ścigać się łodziami w tej grze. Samochody też są spoko, ale wiecie, tak jak przesiądę się na przykład z The Crew... z Forza Horizon 4, tutaj to jazda samochodami nie jest jakoś tam super przyjemna, naprawdę. Zapomniałem, że ja się mogę jeszcze pochylać na tym motocyklu, wtedy trochę lepiej się rozpędzamy, mamy wyższą prędkość maksymalną. Okay. Pierwszy raz jadę tym wyścigiem. Patrzcie, jak tutaj jedziemy, cyk. Co to za wielka krowa? Ojej, trochę zjechało. Dosyć długi ten wyścig jest. Pączek tutaj zasugerował wcześniej, żebym pojechał wyścig przez całe Stany Zjednoczone albo jakiś taki, nie wiem, jakieś takie zawody czy coś. Można by było spróbować. Można by było spróbować, co? Śmiesznie by było na pewno. Kurde, zajebiście z tym motocyklem, nie? Dawaj na koło go! Próbuję na koło i stopę! Szkoda, że nie ma tutaj takiej kamery, nie? Jak bardziej, że wchodzimy bokiem w zakręt, w metę i jest taki shot na nasz pojazd. To jest spoko. W realu coś takiego to samobójstwo, ale okej. Okay. No, coś o tym wiem, bo trochę jeszcze na rowerze i nawet na mokrej nawierzchni położyć się trochę na zakręcie szosą to jest naprawdę trudna sprawa. Tak, tu możemy sobie stawać na koło. Wbiję nawet poziom. Oh yeah. Czyli co, ogarnęliśmy sobie to moto, tak mniej więcej. Ja nie wiem, czy ja je wcześniej miałem, czy teraz go dostałem. On ma w ogóle Dragster w nazwie. Ja nie wiem, czy to jest Dragster. To nie jest Dragster. Ale spoko wygląda, nie? Taki nakedzik. Okej. Okay. To teraz tak. Ten dźwięk przy przejeżdżaniu przez checkpointy to jak w jakimś teleturnieju. To chyba tak ma wyglądać, wiesz? Nie, że tam wygraliśmy coś, jak przejedziemy przez checkpoint. Dobra, ja sobie wezmę teraz jakąś słabszą furkę, bo to jest to trochę za łatwo. Jak mamy takie mocne, nie? 116 musimy mieć tutaj, czekaj.
116 punktów. Co ja mam tutaj nie ulepszę? O! Przełączyło mi. Mam nadzieję, że mi przełączyło furę. Czy zrobiłem te 7000 metrów łodzią? Nie, jeszcze nie zrobiłem. O, wzięło mi motocykl. Ale to nic. Jedziemy. Muszę zmienić chyba przed wyścigiem. Tam mało czasu na zmiany było w testie. Porobię sobie trochę tych wyścigów. Potem myślałem, żeby sobie skoczyć jeszcze na multika, pojeździć. Chcę sobie dokończyć to wszystko. Wow! Zobacz, ej, tutaj motocykl gorzej przyczepny niż na śniegu i na lodzie, nie? No tak. Jak dla mnie moto w tej grze jest najlepsze. Najlepsze, mówisz? Bardzo fajnie się jeździ. Można się pochylać, wiesz. Tak, spora imersja dosyć jest, tak ładnie to wygląda po prostu. Już na to zwracałem uwagę, jak grałem w The Crew 1 i były tam motocykle w pewnej aktualizacji. Genialne to było. Zresztą motocykle podobały mi się od gry Test Drive Unlimited 2. I to było naprawdę spoko, nie? Bo w Test Drive mieliśmy, no pierwszy raz miałem styczność chyba z motocyklami w ogóle w grach wyścigowych. Chyba poza Burnout Paradise. I zrobiło to na mnie mega wrażenie, wiesz. Tak jakbyś dosłownie latał przy powierzchni asfaltu, nie? Zwłaszcza kiedy lawirujesz na tych zakrętach. To jest takie bardzo fajne uczucie. No, ale tak myślałem sobie, bo patrzcie, jakby ktoś kupił sobie kierownicę do tej gry, do The Crew, raz, że to w ogóle nie ma sensu moim zdaniem, bo to jak to... Co? Jak to miałoby wyglądać? Nie, przesiadasz się na samolot i co, i nagle musisz kierownicą skręcać? Tak dziwnie trochę. A z drugiej strony motocyklem na kierownicy też jakoś tak. No i trzecia sprawa to przecież arcade'owy sposób prowadzenia tych pojazdów, no. Przydałoby się, żeby też dodali jakiś edytor tras dla graczy, tak jak mamy w Fordzie, nie? Ja tak sobie myślałem, jak w Fordzie zrobić, żebyśmy mogli, żeby mógł testować trasy widzów. Musieliby podawać nazwy tras w komentarzach chyba i wtedy musiałbym je odszukiwać i testować. To chyba byłoby najlepiej, nie? W Burnoucie nie kończyły się biegi. Tak. Ej, ciekawe właśnie jakby były, co by było jakby w Forza Horizon były motocykle, nie? Taką mniej więcej przymiarkę tego, jakby wyglądały motocykle w Fordzie mamy już w pierwszym evencie, gdzie jest taki wyścig pokazowy, gdzie ścigamy się chyba Fordem Fiestą albo Focusem z motocyklami, takimi crossami po prostu, nie? I wtedy mniej więcej widać, jakby te motocykle mogły wyglądać w grze, no ale wiadomo, że na pewno Playground Games zrobiłoby lepszą robotę, jeśli chodzi o odwzorowanie tych motocykli, nie? To mogłoby być ciekawe, naprawdę. Ta gra jest bardziej pod pad czy klawiaturę? Wiesz co, na klawiaturze też myślę, że pograsz tutaj. Padem jest oczywiście fajniej, ale klawiatura wystarczy. W tytułach tras na przykład wpisywać ludzk. Tak szybszej możliwości chyba nie ma, nie można dodawać tagów opisu do stworzonych zawodów. No właśnie, to jest trochę taki minus, nie, z tym wszystkim. Dobra, traska i teraz... dobra. Ile mi tych wyścigów zostało, bo ja ich dużo... O kurde, ty! Teraz robiłem... bo niektóre z nich mam porobione, to chyba... Nie no, to jest sporo jest do pojeżdżenia, naprawdę.
Wezmę teraz jakiś naprawdę już taki ubogi samochód, jakiś taki. Ile tu musimy mieć do tej... Nie wiem, co ja tu mogę wziąć takiego ciekawego. M2. 188. No dobra. 188 punkta powinno dać, ale... Ty, fajnie to brzmi. Gram teraz na PC-cie. Nie na PlayStation. Dobra. Ten samochód nie jest taki super ulepszony. Powinien się nadać. Fajnie brzmi ta M2. W tej grze nawet tak całkiem spoko, nie? Głupio by było trasy tak nazywać. No, specjalnie do testów, nie? Siema, Dawid. Chociaż zawody w Fordzie można nazywać. To trzeba tam wejść w edycję. Jadę na skróty, zobaczcie. O ty! Ale rzuciło. Ta BMW w ogóle nie ma trakcji. Ale to nic, ja specjalnie wziąłem taki samochód, żeby jakąś konkurencję mieć, nie, tutaj wśród tych botów, bo jak weźmiesz taką szybką furę, no to wiadomo, że jej ograsz bez problemu. Na każdej prostej wyprzedzasz, jak wiesz, jakby nie było przeciwników, nie? Teraz Vipera GTS, a zaraz machnę M2-eczką. Później jeszcze sobie pojeździmy takie szybsze wyścigi. Najpierw chcę je wszystkie pokończyć, potem może będę jakieś czasy robił. Tutaj za bardzo chyba tak z lotów nie da się robić w DQ2, nie? Nie ma takiej możliwości, bo... Możemy mieć w ekipie z 4 graczy maksymalnie. Chyba, że jakoś na sesję dałoby się wbijać, ale tu chyba nie ma takiej możliwości, żeby można było. Więc zloty tylko w Fordzie, nie? Siema, Dawid! Widzę, że pochłoną cię świat Range 2. Tak, grywam w Range'a 2, naprawdę jest bardzo, bardzo fajna giera. Myślę, że na streamku też się pojawi, chociaż ja tam dużo już sam przechodzę. Blokowałem sobie takie hardkorowe broni i umiejętności w tej grze, że to jest jakiś kosmos. Co tam można robić? Jezus. Miura przede mną, proszę bardzo. O, mamy następną osobę do konwoju. Do, nie wiem, nie konwoju, jak to się nazywa. Do ekipy. Ty, co jest z tą Miurą? Czemu ona ma tak dziwnie koła? Z daleka się chyba nie doczytuje dobrze model. I wydaje się, ta Miura jakby miała wystające koła, tak po boku, z tyłu. Zwłaszcza. O, nie wiem, czy dojadę. Mam nadzieję, że się uda. 20 sekund zostało. Jest meta. I bokiem, jak Forza Horizon. Pięknie. A na razie, Piotr, fajnie, że wpadłeś. No, i to tak. Porobiliśmy. Tam jakieś łupy były. Kurde, z tymi łupami jest problem, że jak ich nie zbierzesz, to one później się pojawiają w tym. Ale one mocno świecą. Później trzeba je odebrać w siedzibie.
Nawet nie patrzę, co tam wpadło, bo to same jakieś takie dziadostwa. Nie wiem, czy ja czasem tej BMW nie robiłem pod drift czy coś. Fajnie brzmi dosyć.